teraz wypijmy za cioci ślub. O, twoje zdrowie, mamo. Dziękuję, kochani. Jesteście dla mnie tacy mili. Stasiu, powiedz cioci coś miłego. Niech jej gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, a jeżeli mąż ją rzuci... Przestań, Stasiu. Niech go piorun trzaśnie. Nie mogłeś tak normalnie po prostu życzyć cioci szczęścia na nowej drodze życia. Helenko, masz rację z tym szczęściem. Pochowałam już czterech mężów. No więc komu jest to szczęście bardziej potrzebne niż mnie? Twojemu nowemu mężowi. O, wypijmy za niego. Zapomniałam. Ja muszę biec do krawcowej przymierzyć moją suknię ślubną. Poczekaj, zaraz do niej zadzwonię. O, zapomniałam swojej komórki. A, przyszedł nie jest automat na monety. No nie mam też drobny. A widziałam przed chwilą jakieś drobne na stole, Stasiu. Przepraszam. Proszę. Proszę. Dzięki. Trzymałem to na napiwek. Mhm. A wracając do cioci ślubu, dlaczego uważasz, że nie wypada ci iść do ślubu w białej sukni? Nie, Helenko, biała nie pasuje do mnie. Biała jest dobra dla tego, kto idzie do ślubu po raz pierwszy, kto jest czysty i nietknięty. Do mnie by pasowała. O, pan Jacek przyszedł. Panie Jacku, niech pan przyjdzie do nas na chwilę. Chcę, żeby pan kogoś poznał. Dzień dobry. To jest pan Jacek, nasz lokator. A to jest, panie Jacku, moja ciocia, pani Irena Wąsowska. Przyjechała ze Szczecina. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że panią poznałem. Szczęściaż z pana, panie Stanisławie, siedzieć z takimi dwiema pięknymi kobietami. To niech pan z nami usiądzie, panie Jacku. Stasiu, zamów jeszcze po lampce wina dla wszystkich. Dziewczęta wyjechały do rodziców, to musi być panu smutno tak samotnie spędzać niedzielę, prawda? Niech pan siedzie z nami. No, dziękuję bardzo, ale obiecałem znajomym przy tamtym stoliku, że zaraz do nich wrócę. No, jeszcze raz, bardzo się cieszę, że panią poznałem. Do widzenia. No, przepraszam. Bartosiu, to jest pan Jacek. Pamiętasz, opowiadałam ci o nim. A panie Jacku, to jest moja cioteczna siostra, Marta. Bardzo mi miło. Miło mi. Pan Jacek, który mieszka z dwiema dziewczętami, tak? A tak, tak, to właśnie ja. To wspaniale, że mieszkają z kimś, kto dla nich gotuje. Mieszkam też z nimi dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa? A kogo się pan obawia? A, proszę, niech pan siada z nami. Z przyjemnością. A znajomi co powiedzą? Aż tak dobrze się nie znamy. Mamo, rozmawiałam z krawcową. Musisz zaraz do niej jechać. Ojej, no to muszę biec. A szkoda. Zaczęło się robić wesoło przy naszym stoliku. Zawieziemy ciocię. Już. Dokąd wy idziecie? Musimy zawieźć ciocię Irenę do krawcowej. A co z winem? Jest bardzo drogie. Raz w życiu mi jej gest, Stasiu. Zostaw je dla nich. Dziękujemy bardzo. Za to wino niech pan skasuje od niego. Panie Jacku, czym się pan zajmuje? Gotowaniem. Chodzę do studium gastronomicznego. Chcę zostać szefem kuchni. Co za zbieg okoliczności. A co, pani też lubi gotować? Nie, ale lubię jeść. A zrobi pan coś kiedyś dla mnie? Bardzo chciałbym coś zrobić z panią. Znaczy dla pani. A czym się pani zajmuje, pani Marto? Nie, niech zgadnę. Jest pani byłą Miss Polski? No, niestety nie. A więc jest pani obecną Miss Polski? Nie, jestem archeologiem. Niemożliwe. Dlaczego nie? Archeolodzy to tacy faceci z długimi brodami i... Właśnie ją zgoliłam. A nad czym pani teraz pracuje? Nad panem. To bardzo się cieszę. To niech pani pracuje dalej. Piszę książkę o wykopaliskach egipskich. To musi być bardzo ciekawa książka. Nie wiem, jeszcze jej nie skończyłam. Naprawdę? Pisze pani książkę? Naprawdę. A jak długo zostanie pani w Warszawie? Jakieś kilka dni.
Co za zbieg okoliczności. Ja też tu będę przez parę dni. Zechciałaby pani przerobić ze mną przyspieszonego kursu archeologii? Z wielką przyjemnością możemy pójść do muzeum. No dobrze, no nie musimy iść do muzeum. A co by pana tak naprawdę interesowało? Naprawdę by mnie interesowało wyjechać z panią gdzieś za miasto. Idzie wiosna, będziemy mieć udaną wycieczkę. Wspaniale, to jedźmy. Wspaniale, jedźmy. Może przy okazji coś wykopiemy? No, to znowu jesteśmy w domu. Miałam nadzieję, że tego nie powiesz. Dlaczego? Bo wszyscy tak mówią. Kiedy wracaliśmy z wakacji, to moja mama też zawsze mówiła. No to znowu jesteśmy w domu. Ja nie wiedziałam, że twoja mama mieszkała w tym mieszkaniu. Zuzio, to było wtedy, kiedy byłam dzieckiem. Twoja mama mieszkała tutaj, kiedy byłaś mała? Dzięki. Zuzio? Dlaczego twoja walizka jest dwa razy cięższa niż Krysi? Bo jest o połowę mniejsza. Pytać dalej? Spróbuję. Co powiedziałaś? Powiedziałam, że moja walizka jest mniejsza i dlatego trudno mi jest upchać wszystkie rzeczy tak, żeby się nie pogniotły. Zuziu, jakie to ma znaczenie, czy są pogniecione, czy nie? Walizka nie robi się od tego cięższa. Oczywiście, że ma znaczenie. Gdyby moje rzeczy się tak nie gniotły, to nie musiałabym wozić ze sobą tego żelazka. Teraz już wiesz. Zuziu, chcę ci powiedzieć, że wróciłaś w samą porę. Mam dwa bilety na koncert Marka Grechuty. Franek, ja mam swoje zasady. Ja nie umawiam się z facetami, którzy malują sobie włosy. No ale zasady są po to, żeby je łamać. Ręce też! O! Oho, znalazły się moje przyjaciółki. Zuzia i Krysia. Powinna się troszeczkę ogolić. Cieszę się, że wróciłyście. Widzę, że jesteś w dobrym humorze. Cześć! Jesteśmy z powrotem. Co słychać? U mnie wszystko genialnie. No lepiej być nie może. Spotykam się z kimś fantastycznym. Jest zupełnie inna od tych, z którymi spotykałem się do tej pory. Zawsze tak mówisz, ile razy poznasz jakąś nową dziewczynę. No, ale tym razem to prawda. A poza tym to nie jest dziewczyna, tylko kobieta. Kobieta? Stuprocentowo kobieta. Jest piękna, inteligentna, dowcipna, a do tego jest archeologiem. Archeologiem? Gdzie ją wykopałeś? Co zamierzasz z nią robić? Skakać po jej kościach? Przestańcie. Spędziła 10 lat w Egipcie i teraz pisze o tym książkę. Jest autorytetem w dziedzinie świata antycznego. Chcesz powiedzieć, że pracuje w domu opieki? Chwileczkę. Czy możesz nam powiedzieć, ile ta kobieta ma lat? Nie wiem. 30? 35? Tak. 40? No co? Ciepło, ciepło! Jest starsza ode mnie, no i co z tego? Właśnie. Jakie to ma znaczenie, ile ma lat? Słuchajcie, jeżeli podoba się Jackowi, a Jacek jej, to najważniejsze. Rozumiem cię. Nie możesz znaleźć szczęścia u dziewczyn w twoim wieku, to bierzesz się za starsze panie. Nie bierz tego tylko tak poważnie. Twój pierwszy siwy włos zniewolił serce mi. Poczekaj, Franek, powiedz nam, co ty masz przeciwko starszym kobietom? Nic nie mam. Sam mam dużo starszych ciotek. Ale z żadną bym się nie umówił. No. Czyli spotykać się ze starszą kobietą to nie jest w porządku, ale spotykać się ze starszym facetem to jest dobrze, tak? Kto powiedział, że tak? Ze starszym facetem też bym się nie umówił. Hipokryta. Nie przejmuj się tym, co on gada. Opowiedz nam lepiej coś więcej o niej. Gdzie się poznaliście? Jest krewną Bogackiej. Żartujesz? Bogacki wie o tym? No co ty, Krysiu? Jasne, że Bogacki wie, jakich mają krewnych. Późno się zrobiło, muszę lecieć. Muszę jeszcze zdążyć wziąć prysznic. No coś takiego. Ciekawe, czy to coś poważnego. Kto wie? Jacek jeszcze nigdy nie spotykał się z dziewczyną, która pisze książkę. Jacek jeszcze nigdy nie spotykał się z dziewczyną, która przeczytała jakąś książkę. Ja otworzę. Według mnie, jeżeli dwoje ludzi się kocha, to wiek nie ma znaczenia.
Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy zastałam Jacka? Jest, ale... prysznic. Przyniosłam mu spodenki kąpielowe, zostawił na dole. Przepraszam najmocniej, ja się nie przedstawiłam. Jestem krewną pani Bogackiej. Na pani Bogackiej. A pani to... Krysia. Krysia. A pani musi być Zuzia, tak? Jacek mi o paniach opowiadał. On nam też opowiadał o pani. Naprawdę? Coś takiego, jaki to miły chłopak, czarujący. Pokochałam go od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia? On mi tak troszeczkę przypomina mojego pierwszego męża. Pierwszego męża. A troszeczkę i trzeciego. Trzeciego? Tak. Mam nadzieję, że Jacek... Wie o pani mężach. Ale oczywiście, że wie. Żartował sobie z nich. Żartował sobie. Ale bardzo delikatnie. I to mi się właśnie w nim podoba. Że jest taki wrażliwy. No czuję się przy nim 20 lat młodziej. Tylko 20? Co? Nie, nic. No to muszę lecieć. Jak się wychodzi za mąż, to jest tyle spraw do załatwienia przed ślubem. Na razie, do widzenia. Przed ślubem? Zuziu, czy ja dobrze usłyszałam? Czy ta kobieta powiedziała przed ślubem? Czy to znaczy, że Jacek się z nią żeni? Przecież powiedział nam, że ona jest inna niż jego poprzednie dziewczyny. Ale to jest straszne, jak to jest możliwe? Może go oszukała, ile ma lat? Co ty mówisz? Przecież gołym okiem widać, że ona jest od niego co najmniej o 40 lat starsza. Jacek wygląda przy niej na jej wnuka. Krysiu, sama mówiłaś, że wiek nie ma znaczenia, jeżeli ludzie się kochają. Proszę cię, mówiłam, że wiek nie ma znaczenia, ale nie podeszły wiek. Ach, co za wspaniałe uczucie. Czuję się po tym prysznicu o kilka lat młodszy. To lepiej go już nie bierz. Co? Co? Jacek, twoja... Dziewczyna była tutaj. Była tutaj? Nie co, mówiłem wam, że jest zupełnie inna? Masz rację. No, bo teraz już wiecie, dlaczego mi się tak podoba. Tak. Przyniosła twoje... kąpielówki. Oho, dziękuję. Zapomniałem wam powiedzieć, że byliśmy razem na pływalni. Na pływalni? Tak, spędziliśmy tam cały dzień. Jest w świetnej formie i do tego... genialnie wygląda w bikini. Nie wyobrażacie sobie, jak faceci się za nią oglądali? To akurat możemy sobie wyobrazić. Muszę lecieć. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. O 6:30 spotykam się z nią w pubie. Cześć. Dobrze, że cię złapałem. Przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że myślałem o tym, o czym mówiliśmy i że nie miałem racji. Dziewczyny mają rację. Wiek nie ma znaczenia. A to cieszę się, że tak myślisz. Muszę lecieć. Cześć. Na razie. No jak? Dobrze to załatwiłem. Czy ty zwariowałeś? Czy się kompletnie oszalał? O co wam chodzi? Przecież jestem po waszej stronie. Franek, my ją przed chwilą widziałyśmy. I co? Pamiętasz, jak Jacek powiedział, że ona jest od niego starsza? Tak. Ona jest dużo więcej starsza, niż on powiedział. Poważnie? Może ona lubi młodych chłopaków? Tak myślisz? Jeżeli tak, to musimy znaleźć jakiegoś młodego chłopaka, który się jej spodoba i może wtedy dotrze do Jacka, co to jest za kobieta. Pomysł jest niezły. Ale gdzie wy tak szybko znajdziecie młodego chłopaka, który jest przystojny? Czarujący. Inteligentny. Dowcipny. Dobrze. Możecie na mnie liczyć. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zuziu, tylko musisz zejść do Bogackich i sprowadzić ją tu. Tak jest. I resztę zostawcie już moim namiętnym ustom. To ładnie z twojej strony, że się tak poświęcasz. No co ty? No przecież Jacek jest moim najlepszym przyjacielem. Robię to dla niego. Już przyszła. Franek. Powodzenia. Twój pierwszy siwy włos zniewolił serce mi. Dzień dobry. Chodźmy.
Przepraszam! Dlaczego wróciłeś? Nie chciałem wyjść bez pożegnania. Możesz się teraz wycofać. Jasne, że mogę. Dobrze, jak chcesz, ale nie licz na jutrzejszy wieczór. A co miało być jutro? Zuzia chciała pójść z tobą na koncert Grechuty. Chciałaś? Chciałam. Jasne, ale teraz już nie chcę iść z kimś, kto nawet nie chce pomóc swojemu najlepszemu przyjacielowi. Może się trochę pośpieszyłem z decyzją. Właśnie, pośpieszyłeś się. Cześć. Mam na imię Franciszek. Miło mi pana poznać, panie Franciszku. Jestem Irena Wąsowska. Irena? Co za piękne imię. Ja pamiętam taki film, Irena do domu, z Lidią Wysocką. Oglądałem go kiedyś z moimi dziadkami, to znaczy, chciałem powiedzieć, z rodzicami. To znaczy, ostatnio go sam widziałem w telewizji. Napije się pani? W zasadzie nie piję, ale... co to szkodzi? Przepraszam, ale zwróciłem uwagę na pani perfumy. Są takie zniewalające, takie tajemnicze i takie zmysłowe. Jak one się nazywają? Reumatosan. Natarłam sobie nim komarę. O! To bardzo dobre. To jedyna maść, która mi pomaga na reumatyzm. To jest cała pani... zdrowia. Krysia prosiła, żebym tutaj po coś przyszła. Krysia? Ta mała dziewczynka? Co pan robi? Młody człowieku? Dlaczego się nie przyznasz, Irenko, że jest coś między nami? Zrozumiałem to od razu, kiedy cię tylko zobaczyłem. To za bezczelno! Ciociu? Co tak długo tu robisz? Czekamy z kolacją. Kolacją? To ty w tej sytuacji możesz mówić o kolacji? A co się stało, ciociu? A tobie by się podobało, gdyby jakiś młody człowiek chciał cię uwieść. Ktoś chciał cię uwieść? Mam nadzieję, że ciocia ma jego numer telefonu. To on. To ten. On. Franek! Nie, przepraszam, to była pomyłka. To nie jest to, co państwo myślicie. Uwierzcie mi. Nie chcę niczego słyszeć, więc... Czy możecie mnie wysłuchać? Michale... Wszystko wam wytłumaczę. Franek! Dziwny z ciebie facet. Franek, przepraszamy, że cię w to wpakowałyśmy. Przepraszacie mnie? I to wszystko? Nie macie mi nic więcej do powiedzenia? Mamy. Co? Nie idę z tobą jutro na żaden koncert. Dziękuję ci. Spędziłam z tobą cudownych kilka dni. Naprawdę jutro musisz wyjeżdżać? Zaraz po ślubie mamy muszę wracać do Szczecina, wiesz, mam terminy, muszę kończyć książkę. Pewnego dnia, kiedy dostaniesz Nagrodę Nobla... Nie przyznają Nagrody Nobla z archeologii. Mówiłem o pływaniu. Dziękuję ci. Naprawdę cudownie spędziłam z tobą czas. Ja też. Jesteś pewna, że dobrze robimy? Dobrze. Niech nam wytłumaczy, dlaczego się żeni i dlaczego nam o tym nie powiedział. A to kto? Jacek! Cześć, dziewczyny. To są właśnie moje koleżanki, z którymi mieszkam. Wiesz, my mówię... też już wiemy. Czy możemy z tobą porozmawiać na osobności? Oczywiście. Zaraz wracam. Spróbuj nie tęsknić za mną za bardzo. To nie będzie łatwe. Gdyby pani wiedziała, co Jacek ma zamiar zrobić, to nie robiłaby pani z nim tego, co pani robi. Możecie mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Jacek, prosimy cię. Zastanów się jeszcze raz nad tym, co robisz i nie bierz jutro tego ślubu. Ja
Ja jutro biorę ślub? Nie udawaj głupiego! Nie udaję. Przestań! Już ja dobrze wiem, kiedy ktoś udaje głupiego! Słuchajcie, nie biorę jutro żadnego ślubu, a teraz wybaczcie, nie jestem sam, więc dziękuję, do widzenia. Jacek. Nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie dowiemy się, o co chodzi. Przepraszam, ale o co chodzi? Nie wiem dlaczego, ale one uważają, że ja się żenię. Naprawdę? Nic mi o tym nie mówiłeś. On nikomu nic nie powiedział. Aż dziw, że powiedział o tym tej swojej narzeczonej Irence. Irence? Bierze jutro ślub z taką starszą panią, krewną naszych gospodarzy. Irena jest moją matką. Pani matką? Jacek! Jak ci nie wstyd? Podrywać swoją własną pasierbicę! Chwileczkę, zaraz. Moja matka rzeczywiście wychodzi jutro za mąż, ale nie za Jacka. Chce pani powiedzieć, że wystawiła go do wiatru? Zuziu, nie rozumiesz. To jest zupełnie inaczej. Pozwól, że ja jej to wytłumaczę. Ja jej wytłumaczę. Zuziu, myśmy myślały, że matka pani Marty to jest pani Marta. O, zrozumiałaś wreszcie? Oczywiście, że zrozumiałam. Nie musicie mi niczego tłumaczyć, pani Marto. Ja mam nadzieję, że ślub pani matki będzie bardzo udany. Też tak myślę. Ale uważam, że po ślubie nie powinna już chodzić z Jackiem na basen. To był piękny ślub, Staś. Ale nie musiałeś się tak śmiać, kiedy ksiądz powiedział, żeby pan młody pocałował pannę młodą. Ja się śmiałem, że ksiądz musiał mu pokazać, która to jest panna młoda. No dobrze. Wypijmy zdrowie cioci Ireny. Spotkało ją wiele nieszczęść w jej życiu. To prawda. Tyle razy wychodziła za mąż. Mógłby się jej chociaż trochę współczuć. Wie, że nie miała łatwego życia. Rozumiem. Jak ty byś się czuła, gdybyś pochowała czterech mężów? No właśnie. Ale mnie jeden wystarczy. Co ty opowiadasz? Ja jeszcze nie umarłem. Tobie się tylko tak wydaje, Stasiu. Ty tylko nie jesteś jeszcze pochowany. Przepraszam.